Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć. Będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w piśmie. Będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Potem mówił do wszystkich: Jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie? Jeśli kto chce pójść za mną, niech się wyprze samego siebie i niech idzie za mną. Niech co dnia bierze swój krzyż. Im trudniejsze wydają się wymagania lub wezwania, które otrzymujemy od Boga, tym trudniej je przyjmujemy. Arystoteles powiedział, że człowiek z powodu cierpienia unika dobra i z powodu przyjemności pogrąża się w złu. Jezus mówi: Weź swój krzyż i nieś go. Bierz, czyli podnoś siebie każdego dnia. Bądź cierpliwy wobec siebie. Znoś siebie. Zgódź się na siebie. Zgódź się na to, że są rzeczywistości, które cię przygniatają, wręcz przybijają. Brać krzyż swój to także zgodzić się na ukrzyżowany kształt swojego istnienia. Znosić siebie to żyć prosto. O wiele trudniej jest nie znosić siebie, nie tolerować siebie, obdarzać siebie nienawiścią za upadki i potępiać siebie za pokrzyżowane ambicje i plany. Krzyż, jak zauważamy z własnego doświadczenia, sprowadza w nasze życie bezbronność. W naśladowaniu Jezusa trzeba uznać i przyjąć bezbronność, bezradność jako dar. Jesteśmy oddani, poddani Bogu i świat nic złego nie może nam uczynić. Jesteśmy bezradni i bezbronni wobec Boga, a to oznacza ulegli i posłuszni. Tylko z powodu Jezusa warto stracić życie. Tracimy życie dla Boga, gdy jesteśmy Jemu oddani. Często prosimy Go, aby przywrócił nam zdrowie, pokój serca, aby postawił na drodze życia ludzi miłych, życzliwych, rozumiejących. Tracenie życia łączy się z brakami. Coś nas pozbawia energii, entuzjazmu, szczerego uśmiechu, chęci do życia z tymi, z którymi żyjemy. Mamy dosyć tego, co nas spotyka. Naśladowanie Jezusa łączy się z doświadczeniem niezrozumienia przez innych, lekceważenia nas, pomijania. Ufają komuś innemu, a nie mnie. Słowa innych uznają za prawdziwe, a moje za kłamliwe. Cierpliwie tłumaczyć, wyjaśniać, kiedy słowa nie pomogą, a może nawet rozpłakać się i płakać do woli. Tak odreagować, to nie wstyd. Nie płaczemy sami. Gdy się wyciszymy, możemy usłyszeć w naszym sercu płacz Jezusa, który płacze wraz z nami.